Siemanko, jestem Lucek. Dzisiaj sprawdzimy sobie kolejne dwa pojazdy latające. Jest to Mogul i Ultralight, czyli po prostu motolotnia. Zacznijmy od motolotni. To jest bardzo ciekawy pojeździk. Promień skrętu ma ogromny. Jeszcze Mogulem nie latałem, ale ta motolotnia jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawy pojazd. Zobaczcie, jak szybko startuje. Wow! Co to było? Już możemy lecieć, także naprawdę spoko. Możemy spróbować wlecieć na Mount Chiliad. Nie wiem, czy mi się to uda, bo jest tu dosyć wysoko. Ale kurczę, szybko się wznosi, nie? Zobaczymy, czy możemy przeciążyć maszynę. Tak, już jest przeciążenie, okej. Wyskoczyło mi na mapce. Promień skrętu jest ogromny. W zasadzie nie wiem, czy będzie można ten pojazd jakoś modyfikować, ale no, taka ciekawostka. On jest chyba bardzo tani, ale nie jest to pojazd latający, który będzie nam sprawiał jakoś dużo przyjemności. Takie pojazdy latające są fajne w rzeczywistości, żeby sobie kupić i żeby sobie latać w ten sposób, albo jakąś motolotnię, taką... No, wiecie, o co chodzi, no. Nie jest tania rzecz, a może... Nie jest droga rzecz, a możemy sobie tym polatać w rzeczywistości. W GTA to jest takie... Okej, jest, bo jest. Tak wygląda sobie widok z kokpitu. Pyk. No i mówię... Fajnie, że są te wszystkie animacje, jak Franklin, nasza postać, trzyma sobie ten ster i skręca, i to wszystko ładnie się animuje, nie? To jest w końcu GTA 5. Musimy wymagać takich rzeczy, takich drobnych szczegółów. Jestem ciekawy w sumie, jak uda się tym, jaki krótki pas potrzebujemy do wylądowania. Czy dałoby się na przykład zrobić jakiś turniej, żeby lądować takim malutkim samolocikiem na dachach budynków? Spróbujmy. No, dosyć krótkie to hamowanie było. Myślę, że można by było troszeczkę przeciążyć i fajnie wylądować na przykład na szczycie jakiegoś budynku. A trudne by było to dlatego, bo pojazd jest trochę ciężki w sterowaniu. Mamy tu jakąś rzędową czwórkę. Silnik, wszystko mamy odkryte. No i mało to waży, może sobie latać bez problemu. Bardzo szybko to startuje. Praktycznie jak rozpędzimy silnik, wtedy coś jakoś się tam zbugowało, ale... O, pyk do góry. I już. Także bardzo spoko. Ciekawe, czy dostajemy spadochron od razu w nagrodę, że sobie tym polataliśmy. Tak, dostajemy spadochron. Spróbujmy tego Mogula. Z nim pewnie będzie trzeba dłużej postartować. Ja jestem ciekawy, jak on wygląda, jak się nim... No bo tutaj mamy jeszcze działko. Nie wiem, czy będziemy mogli się na nie przesiadać, ale... Oczywiście inny gracz będzie mógł z tego strzelać. Być może będzie można je jakoś modyfikować. Fajnie by było, gdyby to działko było jakieś tam wybuchowe, nie? Możliwe, że tą wieżyczkę będzie można później jakoś sobie przerobić. Czekajcie, jak on tu wsiada, ten Franklin? Dookoła? No przecież byłem tu na skrzydle, co on? O! Z tyłu się wsiada! O! Jesteśmy na działku! To jest zwykłe działko, zobaczmy. I przesiadam się, H naciskam, ale nic się nie dzieje, ok. Więc tak, przytrzymujemy dłużej F, to Franklin bez problemu wsiada na strzelca, a naciskamy raz F i wsiada jako pilot. Ok, zatem spróbujmy wystartować, wezmę sobie pada może. Oj, długo się rozpędzają silniki. No i jak się w zasadzie tym może latać? No to jest taki... Ja wiem, nie wiem, czy to można nazwać kanonie. Ej, on ma jakiś ten... Jakiś tryb strzału. Okej, chowamy sobie pod wozie. No jakiś tryb strzału tutaj mamy. Karabin maszynowy. Mamy karabin maszynowy z przodu. Być może ten pojazd będzie można też modyfikować jakoś. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo... Mówię, dopiero sobie sprawdzam te wszystkie pojazdy. Też będziecie mogli razem ze mną oceniać, czy one są warte tego, aby je kupić. A później będzie można pewnie je jakoś jeszcze zmieniać, modyfikować. Więc też musicie brać to pod uwagę. Jak te karabiny są mocne i czy są skuteczne w walce? Podejrzewam, że słabo. Wow! Właściwie do latania to chyba lepszy by był Trevor, co? No ciężko. Ciężko. Jeszcze jedno działko przydałoby się z tyłu gdzieś, nie? Żeby sobie grać tam... Ale to by była wtedy... Ło! Próbuję. Może sobie czułość myszki zmienię. Okej. No ciężko jest coś ustrzelić, ale...
No, samolocik jest dość sterowny. Trzeba sprawdzić się koniecznie, czy on wytrzyma więcej niż jedną rakietę, dlatego polecimy sobie na bazę wojskową. Aha, tutaj mamy śmigłowiec, spróbujmy go zaatakować. O kurczę, dostał kilka strzałów celnych. Co tam leci wysoko? Patrzcie, jakiś samolot wielki. Dostał kilka strzałów celnych i zaczął się dymić, także myślę, że te karabiny są jakoś zboostowane. Że nie są to takie zwykłe karabiny, jak na przykład mamy w czym tam, na przykład w Night Sharku, nie? Z ostatniej aktualizacji Gun Running. Spróbujemy na bazę wojskową. On tu widocznie wygląda, jakby miał jakieś opancerzenie, no ale kurczę, głowy sobie urwać nie dam. Nie wiem, czy to będzie tak jak w przypadku Huntera, że wytrzyma więcej jak jeden strzał z czegokolwiek. Zaraz poczujemy pewnie. Ja podejrzewam, że to będzie tylko jednostrzałowiec. Okej. Nadlatujemy nad bazę wojskową. Przetestujmy tego śmierdziela. No i uwaga, już mnie coś tam chyba goni. Nie. Ops! Dobra, dostałem raz. No i to chyba jest taki kończący raz. What? Dwie rakiety ominął. What? Czy wy widzieliście ten manewr? Tak, urwało się z tyłu skrzydełko, więc już praktycznie samolot był niesterowny. Tak więc słabo. Co, rakiety nie go... Ej, moment, bo ty... Ja tu spadochronem. What? Widzieliście? Jak ominąłem. O, shit! O, nie najlepiej. Dobrze, sprawdźmy jeszcze to, co chciałem sprawdzić. Czy dam radę wylądować tym na szczycie jakiegoś budynku? No tak, startuje bardzo szybko. To jest spoko. Może na balonie wylądujemy? Ho, ho. Nie, wylądujmy na szczycie budynku. No może na Maze Bank standardowo. Musimy trochę przeciążyć, ale kurczę, patrzcie, jak szybko się wznosi, nie? Nie powiedziałbym. Tak się wydaje, że jest taki mały i ten, ale jednak siłę nośną ma bardzo dużo. Że uwaga, uwaga. I... siop! O, shit! To może być fajna konkurencja, próbować lądować na tych budynkach. Trochę go przeciążyłem, musimy jeszcze zmniejszyć ciąg. Ja, kiedy ja tutaj zawrócę, naprawdę próbuję tu wszystkiego. No tak, bo my tu w sumie nie mamy żadnego ogona sterowniczego i dlatego to zawracanie trwa tak długo. Gdybyśmy mieli jakiś ogon tutaj, jak w normalnych samolotach, to byśmy zawrócili dużo szybciej. Ale w sumie jest coś fajnego w tym lataniu. Takim pojazdem. Dalej, dalej, na celu, na celu, na celu. Ok, zwalniamy odrobinkę. Wow. I hamuję, hamuję. O, shit! Nie, ciężko jest, bardzo. Dobra, to spróbujmy na sterowcu, może tam mi się uda. W ogóle można wylądować na tym sterowcu? Kurczę, nie wiem, bo tak źle trochę podleciałem, muszę od tyłu, ale kurczę, nie wykręcę, bo jest strasznie ciężki w skręcaniu. Ok, coś mi się chyba udaje. Czemu udało mi się raz tak dobrze przechylić, a teraz tak... A! Nie, to będzie słabe. Kurczę, no nie wiem, ciężko go tak... Musiałbym pionowo po wzdłuż budynku lecieć do góry i wtedy spróbować tak go przeciążyć przy samym szczycie. Tylko trzeba to odpowiednio wymierzyć. Spróbujmy z Maze Bankiem. Okej, lecimy na Maze Bank prosto. I teraz przy samym budynku do góry pionowo i spróbujmy nim wylądować. Jest fajna zabawa, fajna konkurencja do zabawy razem ze znajomymi gdzieś tam w GTA Online. Nawet niekoniecznie takim latawcem, ale jakimś tam większym samolotem. Okej, i uwaga. Czy to jest odpowiednia wysokość? Okej. Próbujemy, próbujemy. Przeciążenie, przeciążenie. Tak, teraz się przeciążył. O! Yeah! Idealnie, patrzcie! What? Jak ja to zrobiłem? Jo, pierdził, pobicie mnie. Ha! Wejdźmy sobie na skrzydło. Kurczę, można wejść. Spróbujmy podejść do krawędzi. Damn. Co wy na to? Yep. Ops. Tak miało być, Franklin. Skacz. Ops, ops. Najgorzej. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.